jak właśnie miał odprawę rodziny. Za chwilę przyjdzie Krzysztof Kubala. Prezentacja, jak widać, jest pod nieco innym tytułem. Pan inżynier troszeczkę ją zmienił, ale również będzie mówić o swoich doświadczeniach szybowcowych. I nie tylko. Chodziło o to, żeby nie tylko pewien szczególny, piękny rodzaj statków powietrznych bezsilnikowych był bohaterem dzisiejszego spotkania. Jak widać, główna kwestia wiedza, umiejętności i szczęście. Pilot doświadczalny, człowiek wielu zalet, nie tylko lotnik. Nie tylko lotnik, trzeba o tym pamiętać. Przedwojenny chłopak z Wodzisławia i z Rybnika, partyzant Armii Krajowej, szybownik, lotnik, pracownik Instytutu Lotnictwa, a oprócz tego miłośnik przyrody, miłośnik włoskiej kuchni i różnych innych rozrywek. Myśliwy, chociaż to nie za bardzo dobrze brzmi dzisiaj, ale co tam, nieważne. Gitarzysta, wokalista, członek kadry narodowej, jeżeli chodzi o szybowce i o samoloty. No i przede wszystkim przez wiele lat pracownik Instytutu Lotnictwa, pilot doświadczalny. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim, jak mnie słyszycie? Bardzo dobrze. Prawidłowo. Więc chciałem przeprosić za moją nieobecność w poprzednim spotkaniu, ale coś się nie dogadaliśmy, a ja miałem sprawę rzeczywiście dla mnie bardzo ważną. Przyjmijmy przeprosiny. Wiem, że to było nieeleganckie w stosunku do naszych. Druga sprawa. Proszę kolegów, w wielu publikacjach podobnego typu, książkowych, broszurowych, podawane są szczegóły. Zapalił papieroska, poczęstował i tak dalej. Ja to traktuję jako konfabulację. Diabłu kadzidło, jeżeli ktoś pamięta po 70 latach, że kogoś poczęstował papierosem, że ten ktoś mu coś powiedział. Ja w swojej gadce staram się unikać. Podaję tylko te dane, których pamiętam jako, albo które mi się wydaje, że pamiętam jako rzeczywiste. Wszystko inne traktuję jako literacką konfabulację. Dlatego proszę potraktować moje wypowiedzi jak dosyć suche, ale staram się, żeby one były prawdziwe, żeby w razie czego można było się na nie powołać, że było tak, a tak, bo nie wierzę w to, żeby Skalski, częstując kogoś papierosem i pisząc potem tą swoją broszurkę, pamiętam, to gdzieś to są drobiazgi i w ogóle. Przepraszam również za olbrzymie luki w pamięci. Ja do kolegów będę mówił w przestrzeni 70 lat. W tym wieku się można prawnuków doczekać. A ja, jeśli chodzi o moje dolegliwości wiekowe, to potrafię pamiętać imię i nazwisko koleżanki ze szkoły podstawowej, a nie pamiętam nazwiska kolegi, którego wczoraj spotkałem na korytarzu. Więc wybaczcie mi, to są typowe przypadłości starszego pana i na to nic nie poradzę. 97 lat i wszystkie przypadłości te, które temu wiekowi przysługują. Na przykład siedzący i organizujący to spotkanie kolego Gras. Spotkaliśmy się razem w roku 1947, proszę? Tak. Kolega Glas był wtedy harcerzykiem, szczupłym, w mundurku harcerskim. I jedyne co pamiętam, a na pewnośmy musieli rozmawiać na tematy lotnicze, to to, że codziennie rano we dwójkę szliśmy do źródełka na Żarnowcu, które było krystaliczną wodę, miało
i było cholernie zimno. I pamiętam, że tylko nasza dwójka tam chodziła się myć. A jak gdzie się myła reszta, nie wiem, czy do jeziora chodziła. Już nie żyją. Proszę pana, bardzo możliwe, bo to baraczek mieszkalny był na szczycie Żarnowca. Tylko prąd elektryczny, żadnej wody. Spaliśmy w jednej kapciorze za ryczach podwójnych. Ja zawsze wybierałem prycze blisko okna, żeby było czym oddychać, bo sobie proszę wyobrazić przestrzeń w baraku o powierzchni, ja wiem, no 20 metrów kwadratowych, w którym śpi kilkunastu pilotów. No ale doszli z dywergacji. Proszę kolegów, na osobowość pilota doświadczalnego według mojej opinii, oprócz kwalifikacji lotniczych i tak dalej, składają się jeszcze inne cechy. Na przykład kolega Witkowski, nie żyjący już, oprócz kwalifikacji lotniczych dodałbym jego wiedzę o lotnictwie, jego znajomość języków i przede wszystkim umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami trzecimi, co się potem opłacało przy różnego typu działalnościach. Jeżeli chodzi o demonstrację, latanie, nie znam lepszego demonstratora niż Jurek Wojnar. Więc jeżeli Jurek Wojnar popisywał się swoimi niekoniecznie akrobacyjnymi, ale w ogóle manewrami lotniczymi, to ja to zawsze wspominam jako jedne z najciekawszych. Jeżeli chodzi o mnie, to oprócz kwalifikacji lotniczych muszę powiedzieć, że miałem cholerne szczęście. Nie uwierzycie, koledzy, ile razy człowiek uciekał spod łopaty. I jakoś bez draśnięcia właściwie nigdy nie odniosłem żadnej kontuzji. Ale szczęście, to zależy od szczęścia, no. To człowiek niestety w tym szczęściu ma minimalny udział. Aczkolwiek Włosi mają takie powiedzonko, że szczęście sprzyja tym, co potrafią. Ja to uważam za bardzo słuszne, bo szczęście trzeba umieć wykorzystać. No, ale jedźmy dalej. Proszę kolegów, kiedy w latach 70. dostałem propozycję pracy w Instytucie Lotnictwa, po prostu zjawił się pewnie niedzieli u mnie Jurek Bojanowski i oznajmił, że dyrekcja Instytutu Lotnictwa mi proponuje pracę. Ja wtedy już byłem pilotem doświadczalnym śrubowcowym. Nie pracowałem w Bielsku, pracowałem na Politechnice w Krakowie, co dla mnie było męką, bo praca dydaktyczna to jest ostatnia rzecz, którą lubię. Oczywiście z marszu się zgodziłem, aczkolwiek się to łączyło ze zmianą miejsca zamieszkania, ze zmianą miejsca pracy, wejście w zupełnie inne środowisko. Politechnika Krakowska nie stawiała żadnych trudności. I w ciągu miesiąca znalazłem się w Warszawie. Bez znajomości, bez mieszkania i bez kwalifikacji, bo ja byłem wtedy tylko turystycznym pilotem samolotowym i niskiej klasy pilotem doświadczalnym na szybowcach. No ale jak się znalazłem w zakładzie, badaj w locie,
No to pierwsza rzecz, to trzeba było podnosić kwalifikacje, w czym, uczciwie powiedziawszy, Instytut Lotnictwa mi bardzo pomagał. Pierwszą rzeczą to przeszedłem na język angielski z łącznością z wieżą. Nie dlatego, żebym był taki biegły w angielskim, tylko po prostu chciałem się obczaskać wtedy, kiedy się mogę podeprzeć językiem polskim, co dało mi rzeczywiście duże ułatwienia w późniejszym czasie. Wszystkie procedury, jakie były najprostsze, prowadziłem w moim ubogim, a potem coraz bogatszym języku angielskim. Znaczy to trudno nazwać językiem, nazwijmy to slangiem proceduralnym. Druga sprawa była podniesienie swoich kwalifikacji na samolotach. Instytut Lotnictwa miał taką dwumiejscówkę, nie pamiętam jakiego to było typu. Jest. Proszę? Jest. Nie. To był dwusilnikowy z dwoma silnikami Jacobsa. Z trójkowym podwoziem. Dosyć trudny samolot. I ten samolot Instytut Lotnictwa dał mi, pozwolił na nim latać, uczyć się po pierwsze prowadzić maszyny dwusilnikowe, a po drugie elementy lotu IFR. Nauczyciela miałem świetnego. Był nim kapitan Wiktor Pełka, znany w owym czasie pilot lotu. I u niego też zdawałem egzamin IFR, egzamin na samoloty dwumiejscowe. I bardzo sobie mile wspominam jego nauki. Był rzeczowy, był fachowy i wiele się od niego wtedy nauczyłem i do dzisiaj, jak mówię, Wiktora Pełkę wspominam z wielką estymą. Drugą rzeczą, która mi bardzo sprzyjała, to jest, że wtedy Okęcie nie miało jeszcze ALS-a. Oczywiście koledzy wiedzą, o czym mówię, prawda? Latało się tylko na dwie radiostacje. Archaiczna metoda z czasów II wojny światowej. Ogólnie mówię o Okęcie, to chodziło po prostu o zarząd lotniska i tak dalej. Postanowił unowocześnić i kupił dla Okęcia cały zestaw PARO, Precision Approach Radar. Było to radarowe podejście, jak gdyby przedsmak ALS-a, tym, że na zupełnie innej drodze. Oczywiście, żeby móc korzystać z PARA na co dzień, trzeba było mieć operatorów. Tych operatorów byśmy nie mieli. Z Anglii przyjechało dwóch czy trzech instruktorów. W Polsce wyznaczyli tam grupę, która miała być operatorami i zaczęło się szkolenie. Polegało na tym, że trzech wytypowanych pilotów, to był Abłomowicz, Natkaniec i ja, całymi nocami lataliśmy do dyspozycji szkolących się operatorów paru. Dlaczego w nocy? Po prostu wtedy lotnisko było względnie mało, w ogóle wtedy było lotnisko mało ruchliwe. No i w nocy specjalnie się nie latało. W związku z czym mieliśmy carte blanche na latanie na całym obszarze wszystkich procedur. Wyglądało to w ten sposób, że wieczorem tankowało się biesa po korki, siadał pilot,
do pustych zbiorników, to było około 3-4 godzin, wykonywał naloty według instrukcji instruktora angielskiego albo swojego widzimisię, bo też były takie. Przy końcu paliwa się siadało, tankowanie, zmiana pilota, siadał następny i następny 3-4 godziny i tak do rana. W efekcie czego, po zakończeniu kursu para, kiedy operatorzy już zdołali pozdawać egzaminy, ja miałem na locie, na parze rzędu 50 godzin. To jest olbrzymia dawka treningu. Czułem się pewny i zresztą nie tylko ja, koledzy, którzy latali również, bo to była skompensowana praktycznie codzienna dawka treningu, podejścia na para na terenie lotniska Okęcie. Pamiętam tylko końcówkę, kiedy był egzamin, kiedy kandydaci przyszli z olbrzymią butelką szampana i prosili, słuchaj, jak najmniej sytuacji awaryjnych. Była taka bardzo trudna dla operatora, nie tylko dla operatora, ale dla pilota również. Sytuacja to się nazywało gyro out. Znaczy wysiadało gyro i wszystkie manewry były tylko na czas. Wiadomo było, że jak daje komendę, to należy pochylić samolot o 15 stopni. On liczył sekundy, mniej więcej wiedział, jaka prędkość kątowa i dawał komendę po prostej i tak dalej, i tak dalej. Było to najtrudniejsze ćwiczenie, którego się wszyscy na egzaminie bali. Mieliśmy je wyćwiczone i operatorzy, i ja. Znaczy nie tylko ja, tylko również piloci i inni, którzy latali. W każdym razie w mojej karierze przyszłej pilota IFR to ten okres kilkudziesięciu godzin nalatanych na jako cel paru odegrał znaczące życzenie, znaczącą ważność. Ponieważ w międzyczasie z pilota zupełnie szeregowego, bo swoją karierę w instytucie zacząłem mając nalot kilkunastu godzin na śmigłowcu i miałem takie dziwne, niespotykane pisemko, że mogę brać, nie mam uprawnień doświadczalnych, ale mogę brać udział w lotach doświadczalnych. Nie słyszałem nigdy o podobnym uprawnieniu. Leży ta kartka gdzieś jako ewenement. No bo co to znaczy? Brać udział w lotach doświadczalnych, ale nie być pilotem doświadczalnym. Pamiętajmy, że to były początki wiropłatowe w Polsce i różne dziwne rzeczy się działy. Pewnego dnia dowiedziałem się, że następnego dnia mam lecieć do Janowa Podlaskiego na aukcję koni. Śmigłowiec wynajęli Argentyńczycy. Oczywiście wtedy o lotach dyspozycyjnych mało kto co wiedział, więc na 140 km, które raptem dzielą Okęcie od Janowa, była stewardesa, był catering, było dwóch pulchnych, mocno zbudowanych Argentyńczyków, dwie podobne panie. W każdym razie śmigłowiec był na granicy masy maksymalnej. Doliczyć się było trudno, no bo skąd wiem, ja wiem, jaka jest jaka masa kateringu, to w ogóle były same początki. Rano wcześniej zjawiłem się w porcie międzynarodowym. Jak zobaczyłem tych Argentyńczyków
z bagażem osobistym, ze wszystkim, jak się pchają. No, rozpoczęła się olbrzymia wojna, żeby oni ten bagaż zostawili na miejscu. No, to było kilkadziesiąt kilogramów. Ojcy pewnie nie wyobrażali, że mogą to zostawić. No, ale wreszcie się udało. W każdym razie podliczyć masy maksymalnej dokładnie nie mogłem. Wiedziałem tylko, że jestem na granicy masy dopuszczalnej. Pamiętajmy, że ja musiałem jeszcze wrócić przecież. W Janowie Podlaskim nie było żadnego serwisu, żadnego paliwa. Startowałem z Okęcia z rozbiegiem na wszelki wypadek po samolotowemu, żeby zużyć jak najmniejsze, jak najbezpieczniej. Pomaleńku nabierałem wysokości. Śmigłowiec był ociężały. No, ale lecieliśmy. W Janowie Podlaskim nie było oczywiście żadnych pomocy nawigacyjnych. Umiejscowienie tego było trudne, bo było nad rzeką. Rzeka stanowiła granicę państwową. Łatwo było, myląc się o kilkaset metrów, przekraczyć granicę Polski, a wtedy to był poważny problem ze Związkiem Radzieckim. W każdym razie leciałem jak najbardziej oszczędnie, ekonomicznie. Przed Janowem Podlaskim pierwszy i ostatni raz w życiu usiadłem koło rolnika, pytając się go: panie, gdzie to jest ten Janów Podlaski? A mój 5 kilometrów przed panem. No więc już wiedziałem, prawda, że nie będę musiał szukać i zużywać paliwa. Przyleciałem, zabudowania piękne, a przede wszystkim Janów był otoczony takimi segmentami ogrodzonymi belkami gdzieś do 3 metrów. Tam się pasły konie na swobodzie i tak dalej. Lądowanie w takim ogrodzonym kwadracie nie stanowiło problemu we dnie. Bo jeszcze w tych kwadratach, żeby było śmieszniej, rosły potężne dęby. Takie o średnicy metra z koroną olbrzymią. No więc manewry między tymi dębami do startu w ciągu dobrej widoczności nie było żadnym problemem. Długość takiego kwadratu, jak sobie dzisiaj przypominam, rzędu 200-300 metrów nie stanowiło problemu. Tylko problem polegał na tym, żeby ci pasażerowie w odpowiednim czasie się zjawili do lotu powrotnego. Całe szczęście, że mieliśmy tą stewardessę z cateringiem. To była jedyna osoba, która się opiekowała nami, żeby nas jakoś nakarmić. Przecież tam się siedziało cały dzień. Jedyne co było, to nas zaprosili na pokaz, zresztą bardzo piękny, tych koni. Potem wróciłem do śmigłowca, no i czekałem na tych Argentyńczyków. Zjawił się kierownik w całej tej wyprawy. Mówi mu: proszę pana, nadchodzi wieczór. Przewiduje się, że nadejdzie ciepły front z gorszą widocznością i opadem. Ja tutaj w nocy nie wystartuję. Proszę pana, mowy nie ma, tu nie ma żadnej noclegowej bazy. A poza tym Amerykanie mają bilety na 6 rano do Stanów Zjednoczonych. Zostałem przyparty do muru. Z jednej strony rozsądek mówił, że pchanie się w nocy do startu obciążonego śmigłowca po ciemku jest szalenie ryzykowne, a z drugiej strony było wiadomo, że ci ludzie muszą jakoś wrócić. Kontrakt został zawarty. U stóp wszystkiego leżało brak doświadczenia. To był po raz pierwszy
i przynajmniej dla mnie po raz ostatni. Zgodnie na wszelki wypadek cofnąłem ręcznie śmigłowiec pod obramowania tylne, żeby mieć całą długość kwadratu do startu przed sobą. Ustawiłem żyro, ustawiłem wszystko tak, w taką lukę między dębami, żeby tylko lecąc po prostu między tymi dębami nabrać wysokości. Zgodnie z przewidywaniami Amerykanie się zjawili już po ciemku, weselutcy, przy napici, jakiś tam kontrakt bardzo pozytywny zawarli, pakują się do śmigłowca i w ogóle traktują to jak autobus. No. Zrzymałem się sam w sobie, ale się ugiąłem. No coś, co w takiej sytuacji można zrobić? Uruchomiłem śmigłowiec, dokładnie trzymając kierunek, który miałem ustawione żyro i wszystko, próbowałem startować. Oczywiście o włączeniu świateł nie było mowy. Front już przyszedł, włączenie świateł powodowało białą ścianę przed śmigłowcem. Ale odkryłem jedną rzecz. Włączenie lampy antykolizyjnej błyskowej dawało odblaski na mokrych liściach dębów. Także jak włączyłem antykolizyjne światło, to mi błyskały te dęby i miałem jak gdyby wytyczoną linię startu. Z duszą na ramieniu wystartowałem. Nabierałem pomoli wysokości, żeby cały czas odbywało się to w zakresie bezpieczeństwa. Jak wreszcie przekroczyłem 50 metrów, od błyski dębów zostałem w tym, zacząłem nabierać wysokości. Pamiętam, że jak zbawienia czekałem możliwości połączenia się z Warszawą, co z wysokości 50-60 metrów było niemożliwe. No ale wreszcie gdzieś na 200-300 metrach już w chmurach nawiązałem łączność. Poprosiłem o przydział wysokości o 2400 metrów. Wyszedłem z chmur i nad chmurami kontynuowałem lot po prostu do Warszawy. Odbywało się wszystko prawidłowo, jako że mówię, nie było żadnego obledzenia. Gdzieś na 2000 metrów wyszedłem z chmur. Leciałem w EMC, to znaczy w warunkach IFR-u, ale z widocznością zewnętrzną. No i w ten sposób doleciałem do Warszawy. W Warszawie cała dolna warstwa zasnuta chmurami. Poprosiłem o pełną procedurę, żadnych skrótów, nic, tylko pełna procedura i podejścia na pas 3-3. To wygląda dzisiaj trochę śmiesznie, ale weźmy pod uwagę fakt, że pasy na Okęciu były dostosowane do samolotów, które lądowały z prędkością ponad 200 na godzinę. A ja sobie mogłem pozwolić na prędkość rzędu 140-150. I tak się to ustawiłem. Jak mówię, byłem jak małpa przeszkolony w parze. I ten par mnie po osi prowadził. Ja ustawiłem metr na sekundę opadania. I w ten sposób dostawałem informacje on the line. Szczęśliwie na środku paza na wysokości rzędu 30 metrów zobaczyłem światła i kucnąłem, w ogóle nie ruszając, z prędkością 1 metra na sekundę przy ziemi. Widoczność była tak słaba, że ja, znając się przecież to lotnisko wokół miejsca pracy jak własną kieszeń, nie ruszyłem się z miejsca. Poprosiłem o samochód follow me, który przyjechał
i zaprowadził mnie, bo ja sam nie miałem odwagi kołować. Zaprowadził mnie do portu, gdzie szczęśliwi, nie zdający sobie z niczego sprawy, Amerykanie wysiedli. Tylko obok mnie siedzący zażywny Amerykanin mówi, że on też jest pilotem śmigłowcowym, bo ma Robinsona na swojej farmie i dziwi się, że ja z tak ubogim wyposażeniem pozwalam sobie na lot w tak trudnych warunkach. Ja mówię, ja sobie nie pozwalam, wyście mnie do tego zmusili. Co ja mogłem zrobić? Ale równocześnie tego typu lot był dla mnie doświadczeniem, co ja na tym śmigłowcu mogę zrobić, jakie są moje kwalifikacje. W każdym razie z Amerykanami mi się pożegnali, a ja na jednym silniku zacząłem kołować na peron Instytutu Lotnictwa. Znowu poprosiłem o follow me, a dziś naprawdę nie pamiętam, dlaczego ja uruchomiłem tylko jeden silnik, które to się okazało potem dla mnie zbawienne. Jako, że zakołowawszy na peron Instytutu Lotnictwa, stanąłem na środku tego peronu. Mechanik dyżurny podszedł i poprosił, żebym się cofnął, bo jak przyjdą rano pracownicy WSK, to stojący na środku śmigłowiec będzie przeszkadzał. I ja już zmęczony całym dniem, głodny, zamiast wysiąść i te 2-3 metry cofnąć śmigłowiec ręcznie, zrobiłem to mechanicznie, to znaczy na pracującym silniku. Efekt: zawadziłem śmigłem ogonowym o jeden jedyny krzaczek bzu dzikiego, który tam rósł. Uszkodziłem śmigło ogonowe, zdeformowałem belkę ogonową. Dlaczego jeden silnik był taki ważny? KCSP, który się nazajutrz rano w to włączył, wiedział, że ich to nie obchodzi, ponieważ reguła mówi, że wypadek lotniczy jest w czasie kołowania, jeżeli zamiarem jest wystartowanie do lotu. A w moim wypadku na jednym silniku wiadomo było, że do lotu żadnego ja nie będę startował. W związku z powiedziało KCSP, że się z tego wyłącza. Instytut Lotnictwa okazał się dla mnie szalenie, ja wiem jak to nazwać, pobłażliwe. Nie usłyszałem nawet słowa krytyki. Ze śmigłowcem była bardzo poważna historia, bo przetransportować go do remontu do Świdnika, ale to już jest inna bajka. Wrócił do nas po pół roku z wymienioną belką ogonową, śmigłem ogonowym i tak dalej. No ale, proszę kolegów, sami przyznacie, że tak trudny lot w takich warunkach, zakończony szczęśliwym lądowaniem i później zakończony taką głupią wpadką, to jest na moim honorze plama do dzisiaj. No ale trudno. Było, stało się, a ja nabrałem doświadczenia. Potem przyszedł, a że to nie jest kolejność, proszę kolegów, tylko następny etap. Zlot młodzieży, jaki to rok był? 55. Proszę? 55. Tak. Więc z Bielska dostaliśmy 2 jastrzębie z przydziałem, że Wojnar i ja będziemy kręcili zespołową akrobację. Weźcie pod uwagę na jastrzębiu trudnym szybowcu 2 piloci, którzy mieli kwalifikacje podstawowej akrobacji na muchach.
i nagle dostałem jaszczębie. Jak ja sobie wspominam kwalifikacje prowadzących wtedy te pokazy, a właściwie przygotowanie do nich i nasze kwalifikacje, to mi się włos jeży na głowie. Nie mieliśmy najmniejszego prawa przygotowywać się do takiego pokazu, jaki potem usiłowaliśmy zademonstrować. Więc proszę kolegów, w swojej nie było radia, nie było niczego. Jedyne zgranie nasze polegało na zegarkach. Teraz możecie sobie wyobrazić, na zegarku tam 10 czy 15 sekund, to jest, prawda, nic. Natomiast w zespołowej akrobacji to jest podstawowa rzecz. No, ale zarówno organizatorzy treningu, jak i pokazów, jak i my, byliśmy no, elementarnie niedoszkoleni. Jakim cudem to doszło wtedy do realizacji, nie wiem. W każdym razie był to pokaz niekompetencji. Ja wymyśliłem, początkowo próbowaliśmy z Wojnarem kręcić zespołową akrobację. Z opłakanym skutkiem. Obajmy się nie pozabijali obaj. W końcu ustaliliśmy, aha, trening miał trwać 3 tygodnie i zakończyć się pokazami. W końcuśmy z Wojnarem doszli do wniosku, że będziemy kręcić osobno, jak się nauczymy, to będziemy osobno kręcili, a końcówka wydawała nam się stosunkowo prosta. Mianowicie przychodzimy z wiatrem nad równolegle do publiczności, na małej prędkości w zespole, robimy półbeczki w zespole, przelatujemy na plecach w możliwie ciasnym szyku, gdzieś na 15-20 metrach przed publicznością. Potem każdy beczkę w swoją stronę, łapiemy szyk i pod wiatr lądujemy przed publicznością. Wyglądało to stosunkowo łatwo i tak postanowiliśmy zakończyć nasz pokaz. Działał w tym również pułkownik wtedy, czy podpułkownik Jakubik. Nie wiem, jaką on rolę spełniał, bo na pewno nie był instruktorem, ale stale się wtrącał we wszystkie odprawy. Jak myśmy na tych 30 metrach robili te półpętle, potem przychodził rybiata, niżej. No były głuptasy, schodziliśmy coraz niżej i koniec tego odbywał się na wysokości rzędu 5-6 metrów. To się tak wydaje, 5-6 metrów. Nie wiem, czy kolega pokazał tutaj jaszczębie. Tak, na plece. Jaszczur miał dosyć duży kąt zaklinowania płatu. Jak go się obracało, to żeby utrzymać kąt natarcia do lociu poziomego, ogon był opuszczony w stosunku do kabiny 2 czy 3 metry. Ocena tej wysokości była szalenie trudna. A Jakubi przychodzi, rebiata, niżej. No i wreszcie przyszło próba generalna. Na próbę generalną zjawił się generał Turku, Rosjanin. W owym czasie, proszę się mi dać wygodniejsze serce, wygodniejsze krzesło, bo jednak. No więc staraliśmy się przed Turkielem według wskazówek Jakubika niżej, to niżej, to było to, kabina szła gdzieś
na 4 metrach, a stołecznik płynowy opuszczony w dół, gdzieś na 1,5 metra nad ziemią. Po skończeniu pokazu generał Turkiel ustawił nas wszystkich w rzędzie. No i pyta się, kto był najdłuższym tej pary ostatnim. Więc ja byłem najdłuższym, jako że pilotażowo trudniej się było trzymać prowadzącego. To uważali, że lepiej to zrobi wojna. A ja logistycznie, miejsca, gdzie prędkości. Jak ja wystąpiłem, że ja, Turkiel zmienił ton do wrzasku. I ty lotniczy chuligan. I zaczął mnie opieprzać niewybrednymi słowami. Starałem się wyjść przed wszystkim i powiedzieć, że przecież tak mi kazano. I z tyłu stał Jakubik i tylko pokazywał, żeby cichutko, żeby się nie odzywać. No bo gdybym powiedział, że to na jego rozkaz, to Jakubik by pewnie dostał po uszach od Turkiela. A Turkiel był tam jedynym naprawdę zdającym się na rzeczy. No nic. W każdym razie następnym lotem już był pokaz, start z Gocławia i pokaz tej akrobacji na Okęciu. Też głupstwo, bo my byliśmy przyzwyczajeni do mebli, jak się rozstawić, a tu nagle jesteśmy na lotnisku, na którym nigdyśmy nie latali. Wystartowaliśmy rano, wiadomo było jedna rzecz, że na plecach będziemy przelatywali na rzędu 10-15 metrów, żeby to Turkiel w ogóle do głowy nie dopuszczał do myśli, że będziemy takie wariackie numery robili. Wystartowaliśmy, była piękna pogoda, bezchmurno i holownicy wojskowi, lepiej nie wspominać ich imion i nazwisk, mieli nas holować do wysokości 1800 metrów. W momencie, kiedy startowaliśmy, pojawiały się pierwsze kłaki, ale pierwsze kłaki miały wysokość 1400-1500 metrów. A nasi holownicy twardo chmury na holu, na tą wysokość nakazano 1800 metrów. Jak szliśmy z wartym szykiem na dwa papaje nas holowały. Jak zaczęliśmy po tych chmurach się wplątać, rozszerzyliśmy szyk i ja straciłem Wojnara z oczu. 200 metrów wyżej byłem już w chmurach, na holu. Liną zszedłem pod strugi, żeby linką kierować się mniej więcej co robię. No po jakimś czasie stwierdziłem, że to może doprowadzić tylko do wypadku i gdzieś na 1600-1700 metrów w chmurach wyczepiłem się, wyszedłem z chmury i wróciłem na Gocław. Wojnara nie ma. Ledwo wylądowałem, patrzę z lotnisku poniatowskiego, zbliża się jakiś pomoc. A to ja szczom na plecach, pięknie przynurkował, nastający na środku Gocławia mojego Jastrzębia, odwrócił się, jak to Wojnar tak nerwował, mówi, chcę kurwa, chcę. Kręciłem korkocią na holu. Coś nie zbawiło. No kręci mi, zaczyna mi opowiadać. Do dziś dnia w to nie wierzę. Nie wiem jakim cudem, faktem jest, że zobaczyłem go nad mostem Poniatowskiego na plecach. Pięknie rowersem z plecy się wywrócił, siadł po mnie i na tym się skończyło. I wtedy nas zespół rozwiązali. Wojnar zaczął latać na innych pokazach, ja na innych pokazach. Te inne pokazy to były na przykład 2 dni później w Białymstoku, z którego pamiętam najwięcej jedno, że
Spałem w wieży, która była niesamowicie zapluskwiona. Całą noc nie spałem, bo mnie żarło i pluskwy. Nie pamiętam nic innego, tylko te pluskwy. No ale nieważne. W każdym razie skończyło się tym, że z Wojnarem przestaliśmy parą latać. Wojnar się popisywał swoimi manewrami, ja swoimi. Zresztą z dużą niechęcią, bo to nie była moja specjalność. Na tym właściwie jest koniec tej sekcji. Po paru latach ja przestałem pracować w Bielsku, w tym zakładzie doświadczalnym. Przeniosłem się do Krakowa, gdzie miałem zamiar kontynuować studia magisterskie. Zostałem asystentem w katedrze obróbki z krawaniem i prezesem Aeroklubu Krakowskiego. Znowu przychodzi jakaś okazja, już nie pamiętam. W każdym razie jakieś święto. Ma być pokazane mistrzostwo pilotażu krakowskich pilotów. Ja miałem swój numer na Jastrzębiu wykręcić. Julek Nowotarski, dobrze bardzo zapowiadający się pilot, niezły akrobata, miał demonstrować jaskółkę laminarną. To była jaskółka z przerobionymi laminą, z nowym typem profilu laminarnego. Ona się charakteryzowała większym, dużo ciężarem. Była trudniejsza, ale rzeczywiście osiągi miała nieco lepsze od klasycznej jaskółki. Kilka dni przed zawodami zjawił się do mnie Julek Nowotarski. Mój Staszek, ja jestem świeżo upieczonym inżynierem, architektem. Nikt mnie tu nie zna. Że bardzo mi zależy na zrobieniu sobie. Zamienimy się, ja pokręcę na krok. Na Jastrzębiu, tyle z laminarce. Dla mnie było to wszystko jedno. Mówię, dobrze, w porządku, tylko pamiętaj, żadnych hiberglików z niskim lataniem. Tak, tak, będę z tym idę. W niedzielę przed pokazami Julek Nowotarski poleciał. Oczywiście nie dotrzymał, tylko małpował Wojnara. Zszedł na wysokość, no ja nie wiem, na te 3 metry czy ileś. Na 3 metry to wygląda dobrze, ale proszę wziąć pod uwagę. Ogon, jak ogon szedł centymetry nad ziemią. Po wylądowaniu wziąłem Nowotarskiego na spytki. Byłem wtedy prezesem, więc mogłem sobie pozwolić. Wziąłem go na spytki, ochrzaniłem i powiedziałem, że jeżeli jeszcze raz pokażę taki niski lot, to ja lecę dalej na Jastrzębiu, a on na tym. Ale oczywiście, nie wiem, poleciał. Poleciał, zszedł jeszcze niżej niż za poprzednim razem. Zszedł tak nisko, że zawaził statecznikiem pionowym o ziemię. Narysował 20-30-metrową kreskę statecznikiem, ale już nie mógł podnieść do zwiększenia kąta starcia. Jak mu spadła prędkość, próbował. Oczywiście skończyło się to ciężką kraksą na prędkości rzędu 200 na godzinę. No bo teraz zginął na miejscu. A ja zostałem z cholernym niesmakiem, bo gdyby nie moja decyzja, no bo tam by żył. No i na tym, proszę kolegów, historia Nowotarskiego się kończy. Do dzisiaj żałuję go, bo był świetnym towarzyszem do bridża, miłym kolegą, dobrym pilotem i w tak głupi sposób, i to żeby nie ostrzeżony, ale ostrzeżony, i w tak głupi sposób zginął.
Jego siostrą była ta znana aktorka nowotarska, która potem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i tam zmarła. Proszę kolegów, w międzyczasie, to było wcześniej, był kręcony w Polsce film Pierwszy Start. To jest już nowy rozdział, mający z poprzednią gadką nic wspólnego. Nawet w tym rozdziale brali udział statyści, no i oczywiście piloci, którzy grali rolę statystów. Brałem udział również ja. Wyznaczono mi rolę prowadzącego grupę szybowców, bo była tam scena wyścigu. Oczywiście takich wyścigów szybowcowych nigdzie się w zawodach nie używa. No ale scenarzysty mieli taką wizję, no i trzeba było to zrobić. Ja do dyspozycji dostałem wtedy nowoczesny szybowiec Szochaj czeski. Pierwszy szybowiec, na którym latałem, na którym kabinka była dmuchana. Technologia tej produkcji kabinki była bardzo kiepska. Załamywała, nic nie było przez nią widać. W związku z czym ja odkryłem z przodu taki otworek, który można było odsłonić. Ja zwalniałem pasy plecowe, wychylałem do przodu. Przez ten otworek patrzyłem na kolor rakiet, które strzelali na ziemi, czy chmury są dobre, czy co, w każdym razie znowu bez radia, znowu cholernie kłopotliwie. No i pamiętam pewnego dnia, znowu lecimy, chyba tam 8 much, Szochaj. Ja prowadzę, wychylony do przodu maksymalnie, żeby przez ten otworek coś zobaczyć. I w pewnym momencie dostaję zieloną rakietę. Zielona rakieta to była dla mnie i dla much będących w szyku sygnał, że wyczepić się, robimy zdjęcia. Wreszcie chmury są dobre, oświetlenie dobre. Przeważnie piloci letali na muchach bis, które sterowność poprzeczną miało kiepską. Po wyczepieniu się Przyjemskiego, który pilotował na prawym skrzydle mi muchem, jakiś dostał podmuch. Efekt jest taki, że mucha zwaliła się na Szochaja. Weszła skrzydłem w kabinę. Dźwigar muchy został obskubany z dosku, ze wszystkiego. I taki metrowy odcinek dźwigara wszedł do kabiny. Wszedł do kabiny, proszę kolegów, a ja byłem cały pochylony do przodu. Efekt jest taki, że dźwigar mi zadrapał kark. Tak jakby rozłoszona kobieta pazurami mi tam przejechała. Ale się mi nic nie stało. Gdybym siedział w pozycji normalnej, dźwigar by wjechał prosto w głowę. To jest, koledzy, jeszcze jeden przykład na to, co ja nazywam szczęściem. Kwalifikacje, wszystko, ale bez szczęścia. Faktem jest, że Przyjemski wjechał dźwigarem w kabinę, rozwalił mi z tyłu kabinę, podrapał kark, zwalił się na skrzydło, łamał mi skrzydło na wysokości lotki. Także skrzydło odpadło i ja zostałem z jednej strony z połówką skrzydła, a z drugiej strony z pełnym skrzydłem. I tu, proszę kolegów, zbieg okoliczności. Dosłownie parę miesięcy wcześniej czytałem
nowelkę Meissnera, który opisuje sytuację, gdy stary pilot angielski był szefem bazy w Afryce, która przejmowała samoloty lecące ze Stanów, tankowała i puszczała dalej na Europę. Po prostu taką bazą dla ferry pilotów. I pewnego dnia na taką bazę afrykańską przylatuje młody pilot bombowcem. Okazuje się początkujący pilot, syn tego komendanta bazy. Oczywiście szczęśliwi obydwaj. Tam wieczorem siedzą, rozmawiają. Rano młody chłopak startuje. To były załogi jednoosobowe. Mimo że samoloty bombowe miały załogi większe. Wystartował na oczach ojca w czasie nabierania wysokości nawala mu jeden silnik. Według nieznanej mi wtedy reguły on powinien zrobić zakręt, gdzie silnik niepracujący jest silnikiem zewnętrznym, a silnik pracujący wewnętrzny. Zrobił odwrotnie, oczywiście zwalił się i na oczach ojca zabił. W momencie, kiedy mnie ten płat łamał, przebłysk, przecież to jest zupełnie podobna sytuacja. Ja mam jedno skrzydło łamane, jedno całe. Nie wolno mi zrobić zakrętu z ułamanym skrzydłem wewnętrznym, tylko żeby szło po większym promieniu. Ale to wymagało wykonania dolądowania dwóch zakrętów o 270 stopni. Nie o 90, tylko 270, tak żeby ułamane skrzydło było zewnętrzne. Zrobiłem to. Udało mi się usiąść. Do dziś dnia pamiętam, miałem prędkość 100 na godzinę i 2,5 metra opadania. To pamiętam, a wiele rzeczy ważniejszych nie pamiętam. Podszedłem na proce, siadłem. Odbywało się wszystko prawidłowo, z wyjątkiem wtedy, kiedy już siła nośna nie równoważyła masy. Wtedy się to skończyło cyrklem, ale szybowiec cały, pilot cały, miałem gdzieś takie zdjęcie bardzo fajne, z kolegą Kubanośmy go szukali i niestety tego zdjęcia nie znaleźliśmy. A jest bardzo ładne zdjęcie formatu A4, jak ten szafaj stoi i połówki jednego skrzydła nie ma. Dzierżyński, jak przyszedł i zobaczył, bo jego na starcie nie było, to jak dziecko się wywracił na plecy, zaczął wierzgać nogami, łapać za głowę. A ja byłem szczęśliwy, że to się skończyło tylko taką historią. Po paru miesiącach dostałem od majstera list. Szalenie żałuję, że w tych różnych peregrynacjach, przeprowadzkach ten list mi zaginął. Gdzie mi majster dziękuję, że jego błaha nowelka przyczyniła się do, a niewątpliwie się przyczyniła, do uratowania zdrowia wtedy życia po utracie połowy skrzydła. Bo gdybym zrobił pewien zakręt 90 stopni w kierunku lotniska, skończyłoby się tak jak temu pilotowi z nowelki. No niestety lata minęły, to jest 60 parę lat, gdzieś ten list, który był włożony od majstera, zginął, no i nie mogę kolegom go pokazać. Faktem jest, że znowu przykład szczęścia. Gdybym nie był odpięty, gdybym nie był pochylony do przodu, gdybym miał radio i normalnie przez radio gadał, a nie patrzył przez ten
Otworek. Dostałem dziagawę Przyjemskiego prosto w szyję. I nie mielibyśmy okazji dzisiaj rozmawiać. A tamta muza? Proszę kolegów, jednym z zadań, które dostałem jako początkujący. Niech pan powie jeszcze, co się z drugim szybowcem stało. Co? Co się stało z drugim szybowcem? Przyjemcem. No, drugi szybowiec zwinął się w takiej spirale, bez kłopotu usiadł. Nie miał żadnych problemów. W każdym razie jemu brakowało tylko noska na długości, na końcówce 1,5 metra skrzydła. Lewego skrzydła. Nic mu się nie stało. Był tylko przestraszony, tak jak ja. Proszę kolegów, jedną z dziedzin, którą mnie jako początkującemu pilotowi śmigłowcowemu w zakładzie badań w locie było przebadanie stanu pierścienia wirowego. Nie wiem, to jest za duży temat, żeby kolegom tłumaczyć dokładnie, co to jest ten stan pierścienia wirowego, ale proszę kolegów, tak wygląda przebieg mocy w stosunku do prędkości dla śmigłowca. Dla samolotu kończy, dla śmigłowca kończy się tu, pamiętałem. Dochodzimy tu, przeciągnięcie i korkocioł. Dla śmigłowca nie, tylko że tutaj śmigłowiec jest niestateczny w stosunku do mocy. Im mniejsza prędkość, tym większa moc. Brak początkowo, bo dzisiaj to jest sprawa oczywista, ale 70 lat temu, kiedy zaczynaliśmy naszą karierę wiropłatową, to nie było wcale takie oczywiste. Więc kazano mi przebadać tą strefę niestateczności względem mocy. To się tak łatwo mówi. Ale proszę mi pokazać urządzenie, które mi pokazuje prędkość w zakresie tych małych. Więc na zachodzie technika wynalazła historię, że na końcu łopat były czujniki prędkości. Jeżeli na całym obwodzie prędkość była jednakowa, oznaczało, że śmigłowiec się nie przesuwa. Ale ten słabiutki sygnał z czujnika poddanego olbrzymim przyspieszeniem, bo przecież łopaty się kręcą i na końcu łopat tam przyspieszenie jest kilkadziesiąt, o ile nie powyżej setki, musiało zostać przeprowadzone do głowicy. Na głowicy pierścienie zbiorcze, które ten sygnał zbierały, przetwarzały elektronicznie i dawały pilotowi znak, czy śmigłowiec się przesuwa, czy nie przesuwa. Moim, powiedzmy, zasługą, z której jestem szalenie dumny, ale która nie ma żadnego odzwierciedlenia w jakiejkolwiek publikacji, jest sonda do lotów pionowych. Zrobienie takiego układu elektronicznego to jest kilkaset tysięcy dolarów, bo trzeba modyfikować głowice, pierścienie, te czujniki i tak dalej. Ja to załatwiłem kosztem 20 zł. Zrobiłem to pod postacią kolegowa tam. Tak. Przed taką z blachy zrobiłem czworokąt, wiszący w polu widzenia pilota. W momencie, kiedy w czasie opadania ten czworokąt
stał stabilnie w miejscu, oznaczało, że nie ma bocznych przepływów, bo jak są boczne przepływy, to ta sonda się wychylała, kręciła i tak dalej. Oczywiście dla różnych prędkości masa tej sondy musiała być trochę różna. To się nawlekało na kabelek, na którym wisiała sonda, na krętki różnej wielkości, aż dla danego zakresu prędkości sonda potrafiła. Proszę kolegów, koszt takiej sondy naprawdę nie przekraczał 50 zł. W porównaniu z tymi tysiącami dolarów, które wydawali na to zachodnioeuropejscy, a wyniki, kolega pokaże zdjęcia pierścienia wirowego, które my zrobili przy pomocy mojej sondy. Niczym się nie różnią od najlepszych zdjęć przez Amerykanów i Anglików robionych. No, jak mówię, ta historia tej sondy nie znalazła żadnego odbicia w mojej historii prywatnej. Jest tylko satysfakcja, że byłem w stanie obejść inną drogą tak trudne zagadnienie, jak doprowadzenie śmigłowca do lotu pionowego. Proszę kolegów, wygląda, że pilotaż takiego śmigłowca z sondą jest szalenie trudny i jest trudny. Tylko że po 2 godzinach lotu ja bez kłopotów potrafiłem wprowadzać, po 2 godzinach treningu, potrafiłem wprowadzać ten śmigłowiec w spokojnie wiszącą sondę, odpowiednio obciążoną, która pionowo wisiała. I jak robiliśmy zdjęcia, wychodziły, nie wiem, czy kolega pokazał zdjęcia? Tak. Kolego Kubela. Tak. Te zdjęcia naprawdę jakością nie różnią się w ogóle od tego, co największe techniki zachodniego lotnictwa pokazywały. No nic, zostało i jestem, jak mówię, bardzo z tego dumny. Aczkolwiek żadnych z tego powodu, nawet publikacji nie ma. Po prostu uważaj, że jest tak proste, tak oczywiste, że nie trzeba dyskutować. Było zrobić płytkę ze złota. Proszę? Było zrobić płytkę ze złota. Proszę pana, to było głośno. Wtedy, kiedy to robiłem, to nawet nie byłem tego świadom. Jaka to ma wartość i jaki to jest postęp w tej dziedzinie, to się dowiedziałem później. Jak miałem dostęp do literatury, do zdjęć robionych przez Amerykanów i tak dalej, i tak. Proszę kolegów, jedyny, który tą sprawę docenił, to jest pułkownik Milkiewicz. Nie wiem, czy nazwisko Antoniego Milkiewicza jest wam znane. Był to oficer, który w wojskach lotniczych był odpowiedzialny za badanie wszystkich wypadków. Bardzo światły doktor Antoni Milkiewicz. Oni doprowadzili, zresztą przy pomocy doktora Sandauera, do zwalenia, do wyjaśnienia win i Iła 62. Okazało, że powodem pęknięcia wału i efektów dalszych katastrofy było zagładzenie rysy zrobione w czasie remontu na wale silnika. Zagładzenie rysy nie spowodowało eliminacji działania karku. I po jakimś czasie w
czasie dodania gazu po odejściu na drugi krąg, wał pękł, na dobroty tarczy miernika, pęknięcie tarczy miernika, przecięcie układu sterowania i katastrofa, którą koledzy znacie z prasy, prawda? Kilkadziesiąt osób zabitych, nikt się nie uratował. Bielkiewicz, między innymi, bo on był głównym motorem, żeby dalsze badania tego typu prowadzić, ile był desygnowany na generała. Spotkał się z oporem ambasady radzieckiej i do dzisiaj Antoś Mielkiewicz jest pułkownikiem. Bardzo szanowanym, że na emeryturze doktoryzował się i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że brak jego nominacji generalskiej zawdzięcza Rosjanom. Mówię to, co sam on mi mówił. Na 90. urodziny dostałem od niego list, który sobie cenię wyżej od różnych odznaczeń państwowych i niepaństwowych, bo to jest opinia fachowca, który się znał na rzeczy i do dzisiaj ten list przechowuję w moim archiwum na czołowym miejscu. Pozwolicie, koledzy, że ten samochwalny list przeczytam. Szanowny pan magister inżynier pilot Stanisław Wilmus. Mała nieścisłość. Jestem tylko inżynierem. Nie jestem magisterem. Drogi Staszku, w październiku bieżącego roku minie 90. rocznica twoich urodzin. Gdy czas wczesnej młodości i życia zawodowego poświęciłeś lotnictwu, interesowało ciebie wszystko co lata, w tym nawet spadochrony. Stąd też w wieku dojrzałym byłeś wszechstronnym instruktorem i pilotem doświadczalnym, wykonującym loty na szybowcach, samolotach i śmigłowcach. Pracując przez 28 lat w Instytucie Lotnictwa, to jest 7 lat temu list wysłany. Pracując przez 28 lat w Instytucie Lotnictwa, byłeś jedynym pilotem doświadczalnym, wykonującym badania powyższych rodzajów statków powietrznych. To jest troszkę się sformułowane. Byłem jedynym, który mógł latać do tych, ale na poszczególnych typach było oczywiście Abowłoniec, Latkaniec, Gawęcki i tak dalej. Latanie dostarczało ci wiele radości, ale były też sytuacje krytyczne, w których dzięki aniołowi stróżowi wychodziłeś obronną ręką. Wydaje się jednak, że twój anioł był mocno wspomagany swoją głęboką wiedzą o latanie. Prezes pułkownika Antoni Mielkiewicz. Proszę kolegów, to jest najwyższe odznaczenie, jakie dostałem z rąk fachowca. Proponuję małą przerwę. Jeżeli macie jeszcze siłę z pół godziny wysłuchać. Jaka jest? Czekamy. Chciałem zacząć zakończenie. Czy można prosić o spokój? Proszę kolegów, jako uzupełnienie. Pracując jeszcze w Zakładzie Badań Groźnie w Bielsku, oddelegowano mnie z szybowcem Motylek do partycypowania w Mistrzostwach Polski. Motylek
To był szybowiec prototypowy jaskółki z dużymi niewygodami, na przykład trymer się takim dużym kołem zmieniało, napędy linkowe, no nieważne. W każdym razie pewnego pięknego dnia Pedro Wiśniewski wziął mnie na ogon i poleciliśmy do Lisi Kątów na mistrzostwa, gdzie miałem startować poza konkurencją. W czasie lotu okazało się, że napędy linkowe hamulców są zbyt elastyczne i na trochę większej prędkości hamulce są lekko wysysane. No nie muszę kolegom tłumaczyć, że wyssanie hamulców w czasie lotu zdecydowanie psuje aerodynamikę szybowca. W związku z tym z Pedrem i z mechanikiem postanowiliśmy naciągnąć linki, żeby się nie wysysało. Jak zaczęliśmy naciągać, to rolka obiegowa linki puściła, urwało się to wszystko. I zostaliśmy w ogóle bez możliwości blokażu. Korzystając z nimbu doświadczalnego, nikomu oczywiście o tym nie powiedzieliśmy, po prostu zakleiliśmy hamulce. I była jaskółka motylek bez hamulców. Znaczy szybowiec rzędu doskonałości maksymalnej 26, bez możliwości posługiwania się hamulcem. Wymagało to bardzo ostrożnego latania, a przede wszystkim cholernie precyzyjnego podejścia do lądowania. No, koledzy, którzy latają na szybowcach, wiedzą, jak użyteczną historią są hamulce w czasie lądowania. I przychodzi dzień, któryś tam konkurencji, już nie pamiętam, drugi czy trzeci, zapowiadają burzę. No jak burzę, to wiadomo, przynajmniej dla mojej, trzeba lecieć jak najszybciej, żeby przed rozlaniem się burz jeszcze zdążyć zrobić zadanie. Normalnie jest taktyka zawodnicza taka, że leci się raczej w większych grupach, żeby pokrywać większą powierzchnię. Ja postanowiłem lecieć jak najszybciej, żeby wykorzystać jeszcze te pojedyncze chmury. O ile pamiętam, był trójkąt 250 km, coś w tym rodzaju. Wystartowałem, nie czekając na kolegów, odszedłem i względnie bezpiecznie dotarłem do pierwszego punktu zwrotnego. Tam już podstawa była niższa. Wszedłem w chmury, licząc się tylko, że zrobię drugi bok i siądę i zaliczą mi te kilometry. I znowu, proszę kolegów, niesamowite szczęście. Nigdy się w życiu nie spotkałem, ale mi wierzcie, nie blefuję, nie opowiadam bzdur. Wszedłem w chmury, prędkość 120 na godzinę, żeby łatwo było liczyć. Wziąłem kurs, a miałem tylko busolę K13, to maleństwo takie. I w chmurach kontynuowałem lot w kierunku drugiego punktu zwrotnego. Jakby ubiegł czas, bo łatwo było liczyć, 120 na godzinę, to jest 2 km na minutę. Wyszedłem z chmur i wyobraźcie sobie, patrzę pod spód, drugi punkt zwrotny. No cud boski, w życiu się czegoś podobnego nie spodziewałem, ale wierzcie mi, nie blabuję. No czysty przypadek. No więc gdzieś na wysokości 900 metrów zakrążyłem i kurs do domu.
z myślą tylko, że lot ślizgowy będę siedział. Ale po przeleceniu paru kilometrów zauważyłem pod chmurą stado jaskółek. Jaskółki pod chmurą, czyli są jakieś noszenia. Dowlokłem się do tego, ja nie wiem, już nie pamiętam, dzisiaj rzędu 500 metrów. Udało mi się złapać pół metra, metr noszenia. No więc krążę. Im wyżej, tym lepsze noszenie. Gdzieś około 1000 metrów wszedłem w chmurę, noszenie ciągle rośnie. No więc ja zaczynam mieć nadzieję, że jeżeli wykręcę, to te 70 km jeszcze przelecę do tego. Krążę, nabieram wysokości, wariometr ciągle rośnie, ale rośnie również turbulencja. A jak mówię, ja mam KI-30, to malutką puselkę. Jedyne, co mogłem trzymać, znaczy, że w turbulencji trzymałem kierunek półkuli wschodniej. Tam było 20 stopni mniej czy więcej, nie wiem. W każdym razie, żeby wyjść z tej chmury, proszę kolegów, po chwili 15 metrów, 20 metrów i po raz pierwszy i ostatni w życiu zobaczyłem wariometr 30-metrowy w oporze. No, zdawałem sobie sprawę, że jeżeli podejdę jeszcze trochę wyżej, to będę miał problemy z głodowym, z głodu tlenowego. Dalej staram się, ale ta chmura musi mieć swój koniec. Więc trzymałem tę połówkę wschodnią i prędkość taką bezpieczną, właściwie już na łukowo, bo prędkością już przestał działać oblodzony, a wędrujemy cały czas w oporze 30 metrów. Powyżej 6000 metrów zrobiło się jasno, wyskoczyłem przede mną czyste niebo na horyzoncie, no, Wisła, czyli Lisie Kąty. To jest, odwaliłem 140 na godzinę i prułem w kierunku Wisły. Miałem nadmiar wysokości aż za duży. Przyleciałem do Lisi Kątów chyba jeszcze mając 3000 metrów. Nie mam hamulców. Zacząłem robić imergliki, żeby wytracić wysokość. W końcu udało mi się usiąść. Jestem sam, nie ma nikogo. Po godzinie zjawia się Wojnar. Wojnar, jak się zrobiły te burzowe historie, obrzedł, jak opowiadał potem, obszedł wszystko dookoła i zameldował się i było nas tylko dwóch. Ja godzinę przed Wojnarem, Wojnar i nikt więcej. Regulamin mówił, że konkurencja jest zaliczona, jeżeli ją wykonają co najmniej trzy szybowcy. Było nas dwóch. Konkurencji nie zaliczyli. Ja wygrano konkurencję w ogóle pod każdym względem. No ale się skończyło. Szybowiec usiadł, Wojnar usiadł, inne szybowce pościągali. Więcej historii z tej imprezy nie pamiętam. Pamiętam tylko do dziś dnia. Wariometr szybowcowy 30-metrowy w oporze. Trwało to według mnie wieczność. Było podszyte przede wszystkim strachem, że niechcący przekroczy limit możliwości oddychania, no ale wszystko skończyło się dobrze. To jest koniec tej historii. I latając już w instytucie, dostałem zlecenie zademonstrowania śmigłowca
z podwyższoną mocą silników do oprysków bawełny w Turcji. No więc opisywał, nie będę, jak do tej Turcji leciałem, w Budapeszcie miałem bardzo trudne lądowanie, ale ja już wtedy latałem IFR-em na Szybowcu, o czym za chwileczkę będzie, i przeleciałem do Istambułu. W Istambule świetne warunki. Mieszkam w pokoju, gdzie cała ściana jest szkłem. W ogóle cała ściana, nie było żadnej promówki. A przede mną w odległości 500 metrów Bosfor. Niżej przepływał Bosfor. Szybowiec zgodzili się dla celów reklamowych, że parkował na skwerze kwiatowym z drugiej strony hotelu International. No, nie wyobrażam sobie kraju, gdzie w środku miasta pozwalają tego typu historię zrobić, ale weźmy pod uwagę lata, w których to było. No i pewnego dnia budzę się. Ja się zazwyczaj budziłem dosyć wcześnie. Wstaję, patrzę, a przez Bosfor płynie wojskowy sprzęt z śmigłowcami na pokładzie. Okazuje się, że jestem świadkiem pierwszego wyjścia marynarki radzieckiej przez Bosfor. No więc oczywiście robiłem zdjęcie, było mowy, bo szyba była kolorowa. Robiłem tam jakieś zdjęcia, ale nie wyszło mi, ponieważ szyba była taka lekko zielona, to wszystko. W każdym razie nie mam z tego zdjęć. Natomiast jak ten lotniskowiec radziecki przeszedł z jaczkami pionowego startu na pokładzie, bo tam oni mieli wtedy te samoloty pionowego startu dużo mniej zaawansowane niż na zachodzie, zaczęły się dobijania do moich drzwi. Dziennikarze z plikiem dolarów, żebym poleciał z nimi sfotografować z powietrza ten lotniskowiec. W pierwszej chwili myślałem, że złapałem Pana Boga za nogi, a potem myślę, Wielbłys, to będzie twój ostatni lot, jaki w życiu wykonałeś. No i tak zrezygnowałem. Żadnej propozycji. Było chyba ze trzech dziennikarzy i wszyscy z tak paczką dolarów, żeby tylko lecieć, żeby sfotografować ten przejście przez Bosfor. Oczywiście nie poleciałem. Sprawa się skończyła niczym, tylko się skończyła ilością wywiadu. A wywiadu to już mogłem udzielić, prawda? Jak widziałem, jak to. Proszę kolegów, i tu się muszę przyznać, że życiowej nieprawidłowości, inaczej powiedzmy, nieposłuszeństwa czy oszustwa, jakiego dokonałem. Jak zacząwszy od przylotu z Amerykanami z Janowa Podlaskiego, uwierzyłem w swoje kwalifikacje pilotowania szybowca na przyrządę. Zresztą szkoliłem instruktorów na śmigłowcach, gdzie była, jednym z punktów były loty na przyrządę. I w związku z czym wszystkie następne loty zgłaszałem jako IFR, nie mając uprawnień, ale mając kwalifikacje. Oczywiście kwalifikacje z małego K, bo śmigłowiec Mi-2 nie miał aparatury przystosowanej do lotów IFR. Nie miał zdwojonych horyzontów, wszystkiego, wręcz odwrotnie. Radiokompas był strojony tutaj. Wymagał z pola widzenia. Tu się patrzyło na horyzont,
A tu się patrzyło na stacyjkę strojenia radiokompasu. To było szalenie kłopotliwe. Ale się tego nauczyłem. I proszę kolegów, w twojej karierze, nie mając uprawnień IFR, zrobiłem parę tysięcy kilometrów IFR. Ponieważ dużo latałem samolotami, a na samolotach miałem uprawnienia IFR, nikomu nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić moje formalne zezwolenia na latanie IFR. Po prostu szedłem do briefingu, czy to w kraju, czy w Budapeszcie, czy w Paryżu. Zgłaszałem lot IFR, przyjmowano bez dyskusji, a ja bezbłędnie wykonywałem, ponieważ przepisy, nie ma oddzielnych przepisów samolotowych i śmigłowców. A na samolotowy latałem regularnie. Oni byli przyzwyczajeni, nawiasem mówiąc, czasem to były humorystyczne historie, no ale to inna sprawa. W każdym razie skończyłem karierę pilota, mając na sobie parę ładnych tysięcy przelatanych na śmigłowcu IFR. Nie mając żadnych zastrzeżeń, nigdy nie miałem żadnych, powiedzmy, problemów, że coś nieprawidłowo, czy coś. Wykonywałem procedurę IFR-owską samolotową, nie skracałem. Udawało się wszystko bardzo dobrze. I dzisiaj jesteście pierwszymi, którymi się do tego przyznaję. Dwie osoby o tym wiedziały. A oficjalnie przyznaję się do tego oszustwa, bo inaczej tego nie można nazwać. O, przyznaję się po raz pierwszy u was. Czy to głównie były Mi-2? Proszę? Czy to głównie były śmigłowce Mi-2? No to ja nie miałem innych, proszę pana. Moją karierę zacząłem od Mi-1, SM-1, skończyłem na Mi-2 i koniec. W moim czasie nowoczesne śmigłowce, dzisiaj na pewno koledzy, którzy latają jeszcze na nowoczesnym sprzęcie, uśmiechają się z pobłażaniem, słysząc moje wywnętrzenia się. Ale weźmy pod uwagę, że to są historie sprzed 70 lat. Można pradziadkiem zostać. Więc bierzcie pod uwagę fakt, że to, co ja opowiadam, to jest naprawdę historia. To nie ma już nic wspólnego z rzeczywistością dzisiejszą, gdzie latanie z autostabilizatorami, z urządzeniami, śmigłowce nowoczesne mają do lotów IFR urządzenia i przeszkolenie pilotów. W każdym razie ja skończyłem karierę pilota, mając opinię pilota IFR, co było nieprawdą. Oczywiście się jeszcze, bo takich uprawnień nie miałem. Złożyłem wprawdzie prośbę do Departamentu Lotnictwa, ale uzyskałem odpowiedź, że ponieważ nie mamy śmigłowców przystosowanych do IFR, uważają wydanie mi takiego uprawnienia za niesłuszne. Równocześnie Mercika dopuścili do egzaminu. I Mercik pojechał do Stanów Zjednoczonych z uprawnieniami. Ale to już jest inna historia i przypuszczam, że tu się jakieś prywatne animozje w to włączyły. W każdym razie nie mam do sobie nic do zarzucenia, ani razu w życiu nie zabałaganiłem, wykonując loty, a naprawdę wierzcie mi, że na śmigłowcu lądowałem parokrotnie w warunkach drastycznie trudnych, gdzie światła pasa zobaczyłem na wysokości 30 metrów. Ale co innego jest, jak się podchodzi 140 na godzinę, a jak się na samolocie podchodzi 240. Przede wszystkim długość pasa. Ja sobie mogłem pozwolić w oś pasa ustawienie
metra opadania i trzyma je tylko możliwie precyzyjnie kursu. Pas sam podchodził pode mnie, wiedziałem, że mi go nie zabraknie, wiedziałem, że... No, ale to już jest inna historia. No więc... Czujcie się w jakiś sposób usatysfakcjonowani, że jesteście pierwszymi, dla których się, którym się przyznaje do tego, nazwijmy to, oszustwa. Naprawdę i wcale tego nie żałuję. Panie inżynierze, ja tak spytałem o to Mi-2, stąd, że wiem, że pilotowanie bez widoczności Mi-2, no to jest tak, jakby pilotować, lecieć z jajkiem na warząkwi. I jestem pewien, dziwo, zresztą wiele rzeczy pan nas nauczył. Ja miałem o tyle, że w międzyczasie szkoliłem instruktorów na śmigłowce. W programie szkolenia instruktorów były loty na przyrządy, a więc musiały być opanowane. Były loty z tą sondą pionową, pokazywałem im to. Więc miałem niezłą opinię jako instruktor. Jeżeli macie cierpliwość i ochotę, to za miesiąc jeszcze się możemy tak spotkać. Resztę przygód, które mi się przypomną, wam zreferuję. No i to byłoby wszystko. Odpowiada w taki sposób prelekcji. Tak. Słucham. Mam prośbę, czy na przyszłym spotkaniu można by było coś usłyszeć o rok 1949, Góra Żar, Szybowiec Koma 48, pobicie rekordu długotrwałości lotu od Lipowskiej. Proszę pana, żadnego problemu nie ma, tylko że nie było nic ciekawego. Ja powiem tak, ja czytałem w Radykowce, ale interesuje mnie samo podejście, motyw podejścia do... Proszę pana, uwzględnie, ja pan powiem, rozszerzę to, bo pomógł po komarze. Ja jeszcze próbowałem pobić rekord raz na muszę. Wspominał pan właśnie, że zostało i na tej musze latałem 24 godziny, też nie mało. I przy lądowaniu, ale to zostawmy tak. Na następnym razem. Mam prośbę, czy jeżeli pan ma jakieś zdjęcia z tego wyczynu? Proszę pana, wtedy aparat, nie miałem aparatu, wtedy posiadanie aparatu fotograficznego było luksusem, nie to co dzisiaj. Jeżeli jakieś zdjęcia, to do kolegi Kubala, bo jemu przekazałem wszystkie zdjęcia, jako że moimi zdjęciami lotniczymi po mojej śmierci nikt się nie będzie interesował. Więc Kubala, który się takimi rzeczami interesuje, no, zostawiam mu całe swoje archiwum. I jeżeli coś istnieje, to... Komórka nie może. Pan Kubala jest kopiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to byłoby. Jak się uda następna część w kwietniu? Koniec.